Cześć wszystkim, z tej strony Radek, witam was w kolejnym odcinku z gry Car Mechanic Simulator 2021. Tak, mamy hajs znowu, więc razem zróbmy to, co trzeba zrobić, rozbudować garaż. Zerknijmy. O kurwa, tu się otworzyło. No dobra. A jak auta wjeżdżają? Nie, też nic. Dziwne. Pięć tysięcy. Pewnie są magazyn. Tego to nie. O, kupmy wreszcie sprzęt do silników. 50 tysięcy. To kartę sobie kupmy. Dobra, i nic więcej nie kupiłem na razie. Już no hajs wydałem. Nie do końca. To jest. Tam jest nowość. Boże, to wszystko jest? Up, to kareczka, tu jest, dobra. Tu mamy do silnik, stoi jak na silnik. Mamy dźwig do silnika. Żuraw silnikowy konkretnie. Na dwór. Tam coś mi świeci. Co to jest? Aha, to pomieszczenie. Myślałem, że będę na stację będę miał czy coś. A, dobra, już magazyn na części. A tu będzie leżał na tej półce? Ciekawe, zaraz się okaże. Tak leży, bo leży. Nie chcę, jest tak, tego nie będziemy używać. Dobra. Rozbudowany kolejny. O właśnie, zobaczmy, gdzie drabina. O, tu moja. Na żółty. Teraz mamy. Czekaj. Dolne ściany ścieżki tenisowej. A jaki mamy w garażu? A, czarny kafle. A, to będzie, to jest fajne. A, pójdźmy w takie coś. Stacja trochę inna. U nas to jest, na hali to jest drewno, jeżeli się nie mylę. O. Tu jest więcej podłóg. A, tam taki zielonkawy.
O, ten, dobra. Mamy? Dolna ściana warsztatu. A, aj, to za druga część. Górne ściany budynku, o kurwa. Czarne i to. No, mam dzisiaj pani ten. Tak. I to jasno. O, niech stanowi całość już. Nie trafiłem w podłogę. A dobra, ciul. Dobra, my tu, pitu, pitu, mamy 6 minut, a no ale... Ale już mamy kolejny rozbudowę garażu. Dobra, serwis się rozbudowuje. Szkoda, że to nie jest na multi, byłoby fajnie by się grało na pewno. Dobra, lecimy z koksem, co tu mamy? O nie. Jak ja widzę ten nazywany silniczek. Kurwa, ten też jest rozrząd wymiany. Mulce płynny. Kurwa, tu jest to. Dobra, bierzemy to, bo tutaj myślę, że tu może nie będzie tak źle. Może nie będzie źle. Jest bardzo źle. Jest jednak bardzo źle, to jest co tu? Mitsubishi. Znaczy podróba Mitsubishi. Mitsubishi Evo, dobra. Info. Filtr naprawdę szkodne części wody, samochód bardzo trzęsie. Płynne. Pytanie, czy możemy go na diagnostę przerzucić? Niby można. Nie można uruchomić silnika, no to dupa kurde, macie. No, tu się zaczynają schody. Mówię, silnika uruchomić, to wiadomo, że już jest mogiła. Dlaczego nie ma silnika uruchomienia? Tak źle. Opa silnika pewnie. Pompa paliwa pewnie. I paliwa? To powodował? Mam jakiś stary. Sprawne.
Dobra, sprawdźmy go teraz, czy tam można jeść snykę. Chociaż wątpię, że to była przyczyna, ale... O! Snyka. Nie jest tak źle, powiem. Sprawdźmy. Tyle jak umowa 10%. Co? Ino, tyle jak umowa? Naprawdę nie jest źle. No, chodzimy podnosić. Dobra, spuścimy wszystko. Jest takie głupie zasłonie mi, skąd wiedzieć, ile tam się leje. W rzeczywistości nie lejcie do pełna, jak tutaj. Lejcie tylko do wskazania tam, gdzie jakieś kreska. Już tutaj tak nie za bardzo nie wiem, o co tu chodzi. Dobra. Czek. Lej of Lead powietrze. Plastiku zarzewiała, to jest genialne. No, już widzę. Nie zaznaczyłem sobie. Czekaj, o teraz zaznaczę. Dobrze, w tym momencie tak też można. Muszę, tak chaotycznie dzisiaj to robię, ten samochód widzę. A, dobra, do listy. Trzeba rozebrać. Ale czemu? Łącznik stabilizora nie wyszedł? Nie wiem, styc nie wyszedł? Czekaj, a wyjdzie na tym? Tylko dupy ta diagnostyka jest wtedy. No tam tylko, że tule jej gumowe pokazuje, ale...
tak poprawiać, później sprawdzać jeszcze po tej diagnozie, to tak, o widzę, tuleje świecąc na czerwono. No tak, no to jedynie mówię przy tulejkach jest przydatne, no bo widzę właśnie, że... Widzę właśnie problem. Był. Nie, szybko odkręcać z drugiej strony, ale... Serwę z tyłu. Do przodu, już. Czek. I tylko teraz musimy pobawić się w blacharza. No, chyba taka sensu była. Prawe tyle nie się to prawe. Reflektor przedni, lewy błotnik, pielina, szyba i pielina. Chyba ten nie zjeżdża, tylny prawy receptor, przedni lewy błotnik, prawe tylne światło. Tablet. Prawe tylnie.
O, nie da się na pewno ustawić. A tego co potrzebowałem, to nie kupiłem. Korci mnie. No to muszą być źle. Dobra, są źle światła. Obydwoje? Obydwoje. Ale... Dobra, jedno zostawimy, zobaczymy czy przy odbiorze klient będzie się pultował. Teoretycznie w takim wypadku nie trzeba tego robić w ogóle, to tylko robisz sam dla siebie to się robi, żeby powiedzmy, może było fajnie. Czy tak to działa? Dobra, i tym dość ciekawym akcentem dokończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobał, zapraszam oczywiście na następny, który będzie niebawem. Więc to na tyle. Pozdrawiam, Redox. Cześć.